są jakości dobre, tylko raz wystarczyło poresetować, jest ok. Chciałem powiedzieć już Twitch, don't be a bitch. Cześć i córę, cześć Placek, witam serdecznie. Sebastian, witam. Czas jest chyba ok, z tego co widzę. Wszystko powinno być ok. No i cóż. Ostatnio, cześć Samurai, ostatnio ogrywaliśmy Metroid Fusion, czyli ostatnią nową przed Metroidem Dread, który wyjdzie za miesiąc kawałkiem. Teraz będziemy z kolei ogrywać grę, która miała być swego rodzaju hybrydą tytułu 2D i 3D, inspirowana zarówno serią klasyczną, jak i Prime'em, która miała na celu wgłębienie się w postać Samus Aran, w jej cech charakteru, w ją jako osobę i w postać Adama Malkowicza, który został przedstawiony w Metroid Fusion. Wyszło to chujowo, ale zobaczymy przez kolejne kilka streamów, które będą się we czwartki odbywały. To jest dobry stream na czwartek, bo Metroid Other M ma dużo booty shotów. Tyłek Samus Aran jest jednym z głównych bohaterów tej gry. To mogę powiedzieć. Okej. Okay. A co jeszcze jest z tą grą? Co jeszcze jest z tą grą nie tak? To jest może pytanie, które będziemy sobie zadawać podczas grania. Other M jest tytułem na Wii i jest to tytuł, który korzystał tylko i wyłącznie z Wiimote. Jak bardzo problematyczne to jest, przekonamy się już niedługo, kiedy będziemy mieli wyjaśnione kontrolki. Tak jak widać, jest horyzontalny Wiimote, czyli mamy do dyspozycji tak. 1, 2, A, B, plus, minus i krzyżak. To jest 6 butonów. 6 butonów na grę, która gra jednocześnie w 2D i w 3D. Co może pójść nie tak. Metroid Other M. Cześć Shinji. Yo. Ja oczywiście gram w to na padzie. Zwykłym. Z czym też jest trochę ciężko, bo trzeba szukać po internetach dobrych konfiguracji, które by pasowały. Jako, że no trzeba mieć obłożone pokazywanie Wiimota wprost i później wracanie go do pozycji poziomej. No ale jakoś to się udało. Są dobre konfiguracje w sieci, więc to nie jest problemem, żeby po prostu znaleźć. Other M! Other M! Skidy! Ale Xbox jest dobra. Dzięki za suba, dzięki za 15 miesiąc wspierania. Z którego roku? Cześć Oksaj. Z którego roku jest Other M? Teraz sobie wygooglam szybko, bo... Hmm. 2010, słuchajcie, jesteśmy na etapie bardzo dużego zainteresowania, w ogóle dobrej fali wznoszącej dla Metroidów. Mamy skończoną trylogię Prime'a, Metroid Prime, która świetnie się sprawdziła, bardzo popularna. Wygrypie. Przykra sprawa, Shinji, przykra sprawa. I Yoshio Sakamoto, czyli człowiek odpowiedzialny za większość klasycznych Metroidów, stwierdził, że to teraz zrobimy coś, czego fani na pewno bardzo pragną, czyli osobowości Samus, gra skupiona na Samus, na Adamie. I może nie byłby to taki zły pomysł, gdyby realizacja była nieco lepsza. Czemu mi padnie działa? A, bo nie byłem sfokusowany, okej. Okay. Przechodzimy w takim razie do nowej gry. I zobaczymy, czym nas Other M powita. Grałem w to na Wii. Cześć Kson. Witam. Grałem w to na Wii, przyszedłem to na Wii. Także miałem...
oryginalny experience. Dobre, dobre. Fucking goofy. Wprowadzenie jest trochę... nie wiadomo o co chodzi. Ale... spoko, na pewno ma jakiś głębszy sens. To jest apparently Samus, by the way. Nie wiem. To jest apparently Samus. Symbolika dziecko-matka w tej grze jest gigantyczna. The baby! Zrozumiecie. Let's go. Jeżeli zastanawiacie się, co się dzieje, to jesteśmy w końcówce Super Metroida w tym momencie. Widzimy ikoniczną walkę z Mother Brain. Jest to ten moment, w którym Super Metroid przywraca nam energię, którą nam wcześniej, którą wyssał wcześniej z Mother Brain. Yeet! By the way, to jest Samus z jakiegoś low-level runa, bo nie ma stroju grawitacyjnego. Cześć, Luna! Witam. Witam na Metroid Other Baby. Cześć, Bricky. I kurczę, ta scenka nie jest jeszcze zła. Więc co, to mi przypomina jedną grę, która miała dobrą scenkę wprowadzającą i absolutnie katastrofalną resztę. Wiecie, co to była za gra? Sonic 06. Dokładnie. Kson wie. Time to go. Cześć, Rychon. Miłego oglądania GSPS-u. I'm going to kill Chaos. Okej, jesteśmy teraz w jakimś ładnym, sterylnym pomieszczeniu. Okej, Samus. Everything's normal. I awoke to the familiar voice of a quarantine officer. O, i zaczynają się monologi, drodzy państwo. Lubicie monologi? Jeżeli tak, to ODRM jest grą dla was. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Thanks to the hyperbeam, which was given to me somehow by the baby. The baby! I laid Mother Brain to waste. And the explosion that followed destroyed planet Zebes, along with the remains of Mother Brain. Lubicie, kiedy gra jest w stylu pokaż, nie mów? Ja też! And the baby. To nie jest... The baby! Come on, Samus. Let's go next door. Tak, Fusion też się zaczyna o narracji. W ogóle ta gra próbuje być trochę Fusionem w wielu aspektach. Ej, Maho Shoujo Samusara. Nie, no ale dobra, spoko. Ja akurat uważam, Kson, że prime'y są bardzo fajne. Poza tym, teraz będzie Dread, który jest z platformówką znowu. Tak, i mamy tutorial. Dosyć ważny, ponieważ jest to jednak pierwsza gra, która stosuje taki ciekawy system sterowania 2D, 3D. Zaczynamy z kilkoma umiejętnościami, mamy... Charge Beam już od początku. Poruszamy się normalnie w 3D. Okej, którym to było A? Okej, to był ten. Git. Trójkąt.
Mamy bombę, czyli standardowo dosyć. Płynne przejście z kuli w formę chodzoną. Gameplayowo na razie wygląda to całkiem w porządku. Nic nadzwyczajnego, nie? Nic alarmującego. Dobra, stajemy na środku pokoju, powoli. Na zimowe wieczory, a? Nie jest też tak zimno chyba. Krabłok! Dobra. Wall jump, który w tej grze jest... bardzo uproszczony, ale... no nieważne, no czasami to się zdarza. Niektóre elementy są uproszczone, nie musi być koniecznie złe. Mamy kilku przeciwników. Możemy sobie poszczelać. Au. Okej, fajnie, udaje się na razie. I teraz coś zupełnie nowego dla serii, czyli Sense Move, nasz dodge. Musimy w odpowiednim czasie nacisnąć krzyżak, żeby uniknąć ataku. Bodaj dowolnego, czy to promień, czy to atak wręcz, nie jest to istotne. Teoretycznie trzeba mieć dobre wyczucie czasu. W praktyce wystarczy maszować krzyżak i Sense Move po prostu wejdzie w większości przypadków. Jest dosyć przypakowany, bo Samus ma iframe bodajże, kiedy wykonuje dodża, tego Sense Move'a. I w dodatku może natychmiast ładować swoje działko, także szybko ma dostęp do silnych ataków. Okay. Trzymamy pada pionowo. W moim przypadku to jest przyciśnięcie triggerów i przytrzymujemy przycisk A, żeby naładować pociski. Innymi słowy, możemy sobie zawsze w trakcie gry odnowić pociski, także nawet ta dycha, którą mamy startowo, jest wystarczająca absolutnie. Absolutnie, bo w każdej praktycznej chwili mogę je sobie odnowić. Jak się teraz... A, po prostu triggerem i przytrzymujemy B, żeby się rozejrzeć za łotrem. Kiedy jesteśmy tak zablokowani, możemy wystrzelić pocisk. I pociski są używalne tylko w trybie pierwszoosobowym, więc nie możemy z nich skorzystać, kiedy jesteśmy w trybie trzecioosobowym. No, ale walka wygląda całkiem fajnie. Nie mogę powiedzieć, że nie dynamicznie. Te dodże są bardzo przyjemne w wykonywaniu. No, ale sami widzicie, że celowanie misailami w praktyce może przysporzyć pewnych problemów. Tak. Możemy też zastosować stylowe wykończenie. Czy Metal Gear Revengeance nie miało podobnego quirku z mechaniką? Trzeba było mieć dobre wyczucie, a nie maszować na pałę guzik, z tego co pamiętam. I mamy dostęp do powerbomb od razu, które też po prostu ładujemy. I eksplozja! Ja, baby! To jest jakiś Wii reference, by the way. Bo zawsze są te komunikaty, że żeby mieć odpowiednią przestrzeń do gry. I wondered if this too was a result of the power the baby gave. The baby. Right, you're doing the meeting room. The big dogs are waiting. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. Okay, super. Dzięki. Wcale nie podejrzane. Not even a fragment. None of the baby remained on me. The baby. O tak, rozplaszczone zwłoki metro... Okej. To już jest szóste? Szóste!
The finality of it struck me once again. Jakby ja rozumiem, że próbowali nawiązać do Fusiona i tamtejszych monologów, ale to były dosłownie jedno okienko tekstu. Jedno okienko tekstu. Szybko przylatywało i były nie tak częste. 5 sekund planka za każdy baby. Samus, co nie? Jest mnóstwo problemów z charakteryzacją Samus w tej grze. Kolejka za każdy baby, ja umrę. A mam jeszcze Whiskacza w lodówce, teoretycznie. Subversji no. Subversji yes. Baby! Baby! The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. Okay, czyli mamy I altered the course of my SOS. This detour had already been part of my flight plan. Zupełnie przypadkowo nazwany Baby Sky. It was as though it was crying specifically for me. Mówię, symbolika baby jest tak mocno kładziona na tę grę. Masakra. Także tak, lecimy na taką impromptu misję ratunkową. Na butelkowy statek, bottle ship. No w sumie wygląda trochę jak butelka. Otoczony kosmiczną mgłą ze Smoleńska, o nie! Other mother? Nie, to ma trochę inne znaczenie. Ale mogłoby być. Metroid Other Baby. Baby. Other Milkers. Także już na początku mamy pewne flagi. Póki co żółte, czyli monotonny głos Samus. Który, znudzony nawet, po prostu znudzony głos Samus i The Baby Syndrome. Chyba najładniejsza gra na Wii. No graficznie nie ma się do czego w sumie przyczepić. Bardzo dobrze wygląda. Czyli Samus jest mami. Mami Milkers. Samus wygląda, no świetnie po prostu w tym stylu graficznym, przepięknie to wygląda. Ja w ogóle jestem wielkim fanem designu Samus, więc rzadko kiedy można zobaczyć wysmuklili trochę ten pancerz, co mi się podoba. Wygląda to przyjemnie dla oka. Kolorystyka klasycznego stroju, ale mamy te kule na ramieniu jak w stroju Varia. Okej, my tu musimy tak delikatnie, bo migałka jedzie jak potłuczona, a mi się jeszcze łapa trzęsie, więc czasami trudno jest się zlokować. Galactic Federation. Tak, Federacja Galaktyczna jest już na miejscu. Jesteśmy na bottle shipie. Mamy nasz ekwipunek. Co my tu mamy? Czy mamy dostęp do tego, co my tu mamy? Jest mapa. Sektor select. Okej, okej. Status. Normal beam. Normal missile. Morph ball i normal bomb. Power suit. Czyli w sumie niedużo. Biorąc pod uwagę, że w sumie jesteśmy w takim stanie, w jakim wracaliśmy z Super Metroida, nie? Nie możemy wejść na statek? Bo na mleko dla baby. Mami milk from mami milkers. Yes. Może czasami trochę przycinać, no niestety gra jest emulowana. Ma to swoje bolączki. So cool. Ah,
Remember me? Remember me? Anthony. There's only one person who calls me princess. And that person is Anthony Higgs of the Galactic Federation Army. Cool, pierwsze słyszę o gościu. I haven't seen you since that last mission. Hey, and your buddy's here too. Adam Malkovich. Jest i on, jest i Adam. General in the Galactic Federation Army. Ten szanowany... Not only a trusted confidant, but also my former superior officer. Dowódca. Yes. Bardzo lubiany przez Samus i obydwaj mieli dla siebie dużo szacunku i w ogóle wszystko. I left Adam's command and set out on my path as a solitary bounty hunter. Czy Dim się jakoś ostatnio pojawiała na streamach? Ostatnio nie bardzo. First words out of his mouth were typical coming from Adam. To answer his question, I recounted the details of what had brought me to this place, and then I asked what circumstances. Czemu nie możesz tego sama powiedzieć po prostu? What the fuck? Dlaczego musisz to opisywać w monologu? Are you fucking serious? The word he so obviously chose, outsider, pierced my heart. Nie podoba mi się. Też mi się nie podoba. Już sama voice aktorka może by zrobiła lepszą robotę, ale słuchajcie. Jesteście japońskim reżyserem gry. Dobra, niech skończył gadać, to wam powiem, o co mi chodzi. We tried using explosives, but it's tricky to pull off without collateral damage. What we need is some way to focus the power onto one centralized location. Tak, tak. Dobra. O co mi chodzi? Niebo. Czy ja mogę, proszę. A, dobra. Poszło. Chodzi mi o to, że Japończycy zajmowali się angielskim voice actingiem. Byli odpowiedzialni za dobieranie głosów i tak dalej. Z tego co mi wiadomo, to oni dawali wskazówki tego, jak voice aktorka Samus ma grać głosem. I Japończycy stwierdzili, że kobieta mówiąca monotonnym głosem jest badasowata i musi tak mówić, bo w ten sposób po prostu będzie, no... Adam hadn't authorized it, but I decided to remain on site for the sake of the others. Okej, okay, trzymaj się, Oxide. Że będzie, no, odbierana jako postać, no złodupiec, jako badass, tak? Bo podobno w Japonii jak tak jest, to taki jest efekt, że bardzo się lubi takie postaci, które monotonnie mówią i w ogóle. By the way, Samus stwierdza, że nie będzie używać swoich umiejętności, nie będzie używać swoich bomb, pocisków, bo Adam nie pozwolił. Bra. I to jest, słuchaj, to jest sposób tej gry na to, żeby wyjaśnić, dlaczego Samus musi od początku zbierać obiektywne. Nie zbierać, ona je ma wszystkie. Ona po prostu będzie dostawać autoryzację w trakcie gry, że może ich używać. Ona je posiada, ona nie musi ich zbierać. Ale Adam musi powiedzieć: Samus, możesz używać rakiet teraz. Samus, możesz teraz używać pocisku. Jest jeden przypadek, nic nie spoiluję, ale jest jeden przypadek tej autoryzacji, który jest tak totalnie od czapy, bez sensu, idiotyczny. I co, jak mają w ten sposób usprawiedliwiać, tak, Samus autoryzuje ci, żebyś... to jest w sumie przykre, jak o tym pomyśleć, bo Samus była jedną z tych pierwszych postaci
kobiecych, które były bohaterkami, dzięki którym, wiadomo, dziewczyny, młode kobiety grające też mogły się poczuć, że o, mamy, jest jakiś reprezentant tej, prawda, silnej kobiecości. Tymczasem Samus w Order M boi się, nie będzie działać na własną rękę. Znaczy się... To może mieć później trochę więcej sensu, ale na razie, póki jeszcze Samus działa niezależnie, bo teraz działa jeszcze niezależnie, no nie jest jakby członkiem ekipy, to jest absolutnie... Nie ma to żadnego sensu w ogóle, absolutnie, jak dla mnie. O, przeciwnik. Dużo przeciwników. Na szczęście szybko umierają również, więc to było bardziej tak dla... Kurwa. Dlatego, żeby... Kurwa. No ja chcę upgrade zdobyć. Żeby robiło jakieś tam wrażenie. Okej. Zablokujemy się tu. Bez rakiet możemy domyślnie używać Charge Beama, który tu działa. No mówię, na razie gameplayowo nie mam zastrzeżeń. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Samus ma swoją zwinność z Fusion, z Zero Mission. Ma swojego Power Gripa. Może się chwytać tak krawędzi. Jej poruszanie się bardzo przypomina to, co widzieliśmy w serii 2D i to mi się podoba. Samus się naprawdę dobrze struje, nie mam co do tego zastrzeżeń, absolutnie. Gameplayowo ta gra jest... Ja ją pamiętam jako grę dobrą gameplayowo. Zobaczymy, jak to się będzie trzymać. Po kilku streamach. I mean... No pewnie lepiej by było, Xon, no pewnie lepiej. Nawet już lepiej by było, jakby nic nie mówili, ona po prostu sobie musiała jakoś zbierać, nie? No bo to po prostu nie ma absolutnie żadnego sensu, że no nie może, bo arbitralnie nie może. To jest takie... Fuck you trochę. Co my tu mamy? Mamy terminal. Który odblokowuje nam drzwi. Możemy wchodzić w interakcję z takimi terminalami. No dynamicznie to wszystko wygląda. Ja będę o tym mówił dużo, bo to jest... Ja jestem pozytywnym człowiekiem, ja lubię mówić o pozytywach, a jeżeli tych pozytywów nie ma za dużo, no to cóż, będę się powtarzał najwyżej. Tu potrzebujemy bomb, żeby przejść. Ja wam zresztą pokażę. It! Samus, nie możesz brać upgrade'ów, które by ci pomagały. No drogo, jak to jest, że ona ma wszystko to, co w Super Metroidzie miała, ale nie ma swoich energy tanków i missile tanków? Niekonsekwentne to jest, halo, halo. Co, ona też musi mieć autoryzację na to, żeby mieć więcej obrony dla siebie or something? To akurat możemy zbierać, czemu nie mogliśmy zbierać innych znajdziek? Tego nie wiem. Tak, niekanoniczne są, absolutnie. Tutaj nie doskoczę. Wiem, bo próbowałem, jak testowałem, że chyba się nie da. A tak Mother Brain zniszczył. Ale ona je miała odnawiane w katusence. Właśnie, o. Swoją drogą, nie będziemy robili za dużo eksploracji podczas samej gry i backtrackingu. Ma to swój dobry powód i ja wam ten powód w swoim czasie podam, zresztą on będzie ewidentny. Ale na razie postaramy się raczej ograniczyć backtracking do minimum. I zobaczcie, o, Metroid Fusion, mamy nasz Navigation Room. The baby.
Co drugą, tak jak Fusion, jesteśmy też na stacji badawczej, tak, znaczy na stacji, na takim statku na okręcie kosmicznym. Tak jak mieliśmy te laboratoria kosmiczne Biologic, tak teraz mamy Bottleship. Okej. Okay. Jesteśmy w... Znowu z ekipą. Przynajmniej Anthony jest nam przychylny, I guess. Chociaż no ja uważam, że cała reszta Federacji powinna być jak takie... Kurwa, Samus Aran, legenda, takie... O Boże! Nie wiem, czemu traktuję jak powietrze. Samus jest w tym momencie fabuły jest... A w ogóle... O co mu chodzi? Czemu on posłał całą Serbię w jakiegoś pająka? Ciężko będzie z tymi monologami, ciężko będzie. Słuchajcie, Samus myśli teraz o tym, że współpraca jest ważna. I teraz Samus mówi to, co nam przed chwilą powiedziała, że myśli. To jest bez sensu, czemu ona dwa razy nam to powiedziała, dwa razy w sumie. Tą samą rzecz. W przeciągu pół minuty. No, jak masz to powiedzieć na głos, to nie musisz mówić monologu, kurwa, no. In fact, nie musisz mówić monologów praktycznie nigdy. Możesz po prostu albo coś robić, albo coś powiedzieć tym postaciom. No Boże święty, to nie jest kurwa Death Note. Żeby monologi się sypały. Jezu Chryste. Okej, okay, mamy wielkiego gluta najpierw na pokonanie z okiem. Co musimy zrobić, to się zablokować na nim. I zrobić dodża. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety gryje się cutscenka i będziemy do niego walili. By the way, Adam autoryzuje dla swojej ekipy broni zabrażające. Czy wiecie, co ma Samus? Ice Beam, co autoryzuje Adam? Pociski! Kurczę, ciekawe. Dobrze, okej, okay, fine, cool, super. Świetnie, Ice Beam naprawdę też by pomógł, Adam, wiesz? A Ice Beam by pomógł, Adam? Okej, okay, dobra, nieważne. Lokujemy się, ciskamy pocisk. Chłop. Chłopa musimy znowu pociskami uderzyć. I tak jest schemat tej walki. Tak naprawdę. Nic trudnego, tylko trzeba poczekać, aż się odsłoni. Pakujemy jeden pocisk. Możemy sobie nawet odnowić w trakcie walki. Nie ma problemu. Czy gra nie jest za głośna? W ogóle dajcie mi znać. Czy gra jest okej? No nie jest tak źle zużywanie pocisków, jak myślałem sobie, że będzie. Nie ma już takiej tragedii. Dobra. Jest okej, dobra. No i tyle by było z pierwszego bossa. Jest Jon, jest Adam. Samus, looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission. Okay, cool. I'm also gonna have to ask that you follow my commands. You don't move unless I say so, and you don't fire until I say so. I mean, to jest akurat rozsądne, bo to jest jednak misja Galaktycznej Federacji, a Samus pracuje tak naprawdę. Teraz Adam ją jakby zatrudnia jako... prywatną jednostkę militarną, nie? Więc wiadomo, że tutaj musi akurat słuchać rozkazów. To jest jakby częścią jej kontraktu. Więc... Co do tego, no, już niech będzie. Nie mam co do tego zastrzeżeń. No taka jest po prostu hierarchia, takie są zasady. No to było w Fusion powiedziane. But others weren't. At the time, I was treated me like a child. They used kid gloves because I was a woman. Chozo. And yet, with Adam, I was grateful for the nod.
trochę wymarłą rasą w tym momencie, trochę. It touched me on some level that Adam would acknowledge that past by calling me something delicate, like lady. To nie było o to, to nie o to chodziło. Fusion mówiły, że po prostu to było właśnie dla takich wewnętrznych jajec, że on ją przedrzeźniał. A sign of derision being called a lady and a signal of my complete understanding of the mission orders. Nie, bo jestem delikatny kwiatek, po prostu. Słuchajcie, żeby nie było, ja nie bronię postacią być, nie wiem, delikatnymi. Ja nie bronię postacią mieć słabości. Ale ja bronię postacią zachowywać się zupełnie sprzecznie z charakterystyką, która była im określana przez poprzednie kilka gier. And I was angry. I felt that if I let my guard down, I would easily be broken. Nie bronię postacią być. I was scared. But even in the naivete of my youth, okay, to jest jeszcze młodsza Samus, tak? I could see in Adam's joking manner how close he felt to me. Adam knows my past. Więc mogła być trochę inną postacią. Niech będzie. Confession time. Tak z dupy. Przecież ty wszystko teraz, co robisz, to jest confession time. When I rebelled against him, I knew I could get away with it. And his paternal compassion in the face of my rebellion reinforced the special bond I felt with him. I understood well that chances were slim that I would ever find anyone that understood me like Adam. And yet, when the time came, I still left his side. I was so young. Young and naive. Cool. Ale Chozo mogą odgrywać jakąś rolę w ogóle Luna w Dredzie, bo w trailerach może z trailerów trochę wynika, że pewna wroga frakcja Chozo może być zamieszana. Okay. Mamy streszczenie, mamy briefing misji. Odprawę. Consider this site extremely dangerous. Be careful as you make your sweeps. And there's one problem. The wireless interference in this facility is all pervasive. Your comm systems are useless. Nie mamy komunikacji z członkami załogi. Tak, to w tej grze. Możemy się komunikować tylko w pokojach nawigacyjnych. I teraz mamy wprowadzenie naszej zajebistej ekipy. Yes! Super postaci, super jest. James, check out the control bridge. Our communication issues might be the result of electrical interference. Yes, sir. And KG, run a complete. Szkoda, że on się nie nazywa KGB. Any trace of survivors. Got it. Each of you is authorized to use a freeze gun. Do not forget to check in regularly. Czy ja mogę mieć swojego ice beama, ty chuju? And Samus, you go to the system management room. Do everything you can to get the electrical system back up and running. No, okay. It's like your comm system is still functional. Remember, everything you see will also appear on this screen. Regarding auxiliary weapons, the use of bombs has been authorized. Super. As far as your other weapons go, we will continue to investigate and authorize use as we can. Ale co ty możesz? Co ty masz śledzić? Jaki ty masz problem, typie, żeby autoryzować mi jakieś 3/4 kwipunku? Cześć, Zyzik. Powerbomby jeszcze zrozumiem. No niech będzie. One są faktycznie groźne w sytuacji, gdzie ludzie są. SAX Fusion pokazała, że powerbomby są potężne. Fine. Jedyny upgrade, który jest uzasadniony tutaj, żeby go anulować, żeby go nie autoryzować.
Ale poza tym to po prostu... No, osłabiasz ją, osłabiasz swojego żołnierza, swoich ludzi. Having received mission orders from Adam, I felt confused and strangely exhilarated at the unexpected turn of events. I responded. Understood, Adam. Your objections, of course. Czemu? Czemu ona mówi wszystko? Popłaczę się zaraz, popłaczę się, nie mogę, nie wytrzymam. A, to będzie wyzwanie dla mnie. Nie, już jest źle, już jest niedobrze. Ja nie wiem, czemu ja sobie to robię. Okej. Okay. Spierdalaj, nie autoryzuję twojej japy. Dobra, gameplay. Gameplay jest dobry. Myśl o gameplay. A co gdyby zrobić sobie maraton na extreme? Coś tam. Dobra, mamy tutaj... I nie wykorbić X7. Okej, pierwszy missile tank i ważna rzecz, zobaczcie ile mamy nowych pocisków. Jeden! Dokładnie tak! Swoją drogą mamy springbola już od razu odblokowanego, więc możemy skakać piłką. Piłka skakanka. Aby sobie nie post... Tak, nie mam autoryzowane, żeby mieć więcej niż 5 pocisków na paczkę. Nie dostałem pozwolenia, mój sugar daddy stwierdził, że nie tym razem. I mean, to z tym się zgodzę, okej? Okay? Że można je odnawiać, więc to nie jest aż taki problem. Tak, ale po prostu wygląda to śmiesznie w porównaniu do poprzednich gier, które dają ci 5. Grałem sobie ostatnio w Another Metroid 2 Remake i tam jakoś, nie wiem, po pierwszych pół godzinach możesz już mieć 100 pocisków, więc tym bardziej bawi mnie różnica dosyć diametralna. Zresztą i tak z tych pocisków nie będziemy za bardzo korzystać, no bo zobaczcie, jak chcę w niego strzelić pociskiem, jest to proces taki, że ja bym go z 5 razy zastrzelił promieniem normalnym, nie? Więc tak. Tu od razu mamy po drodze upgrade, do którego moglibyśmy się cofnąć, ale nie musimy, bo jest po drodze. Sobie go weźmiemy. Pozostałe, które mieliśmy jakby wcześniej, one, ja już wam powiem, bo też to sprawdzałem, nie możemy ich podnieść teraz. Tak jak mówiłem, nie... A, mogę ładować, ale nie mogę ich wystrzelić, okej, I see. Nie zawracajmy więc sobie głowy takimi drobnostkami jak IDK, backtracking, eksploracja. To muszę iść dalej po prostu, okej. Tak. Mamy kolejny terminal, z którym możemy wejść w interakcję. I mamy kolejne... Ja na to mówię muchy, to są przeciwnicy muchy, jest ich dużo i są wkurzające. O! Musimy się zablokować na... tych, nie wiem, ule to są, czy co to jest? Czy ja w ogóle trafiam w ten, czy... Ja chyba trafiam w coś innego. Dobra, nieistotne. Szybko sobie odnawiam, właśnie. To jest to, o czym mówił Sebastian. O czym ja też mówiłem, że... możemy je odnawiać, przez to jest to trochę zbalansowane. Okej, mamy dostęp znowu do tej konsoli, możemy aktywować. Już jest 19:42, przecież ja mało co grałem w tę grę, więc oglądałem cutscenek. Metal Gear, Metroid. Metroid, Other Metal Gear. No oczywiście, żeby nie było, że się człowiek zgubi. Zobaczcie, jak skomplikowana jest ta konstrukcja tej stacji. Mogę iść tu, albo tu. Wow. Niesamowite. O! Problemy. W ogóle właśnie Charge Beam jest nieautoryzowany. A nie jest, sorry. Charge Beam akurat jest autoryzowany od początku. Zwracam honor, Adam. Zwracam honor.
Możemy też skakiwać na przeciwników, jeżeli mamy w pełni naładowany promień. Co też sprawia, że szybciej ich możemy wykończyć niż zwykłym naładowanym promieniem. Zobaczcie, ile nam to schodzi z naładowanym. Jak na niego wskoczę, jeden strzał i od razu zdycha. Tu mamy kolejny missile tank, tylko pozwólcie. Łatwiej będzie, że jak tak to zrobię. Okej, okay, dobra. Koncentracja w ogóle pozwala mi też odnowić energię, jeżeli mam jej krytycznie mało. Ale trochę to trwa, to nie jest taki pewny system, powiedzmy. Tym niemniej jest, istnieje. Więc... Okej, okay, mamy tutaj zablokowane, tu pewnie się misaile przydadzą. Jep. Wracamy do Adama w takim razie. Chciałbym powiedzieć, że czadam, ale to nie za bardzo czadowo to wygląda. O! Zobaczcie, drzwi są zamknięte. Musimy najpierw się zatrzymać w pokoju nawigacyjnym, żeby drzwi się odblokowały. Otrzymujemy przy okazji mapę sektora. Sektora, by the way, sektora. Znowu mamy... A, znaczy nie mapę sektora, tylko mapę, która pokazuje nam, że mamy sektory. Jak w Metroidzie Fusion! Monologi jak w Metroidzie Fusion. Adam jak w Metroidzie Fusion. Okręt powietrzny jak w Metroidzie Fusion. I mamy też sektory jak w Metroidzie Fusion. G. By the way, nie, to nie jest ostatnia rzecz, jaka zostanie zapożyczona z Metroida Fusion. Oj, nie, nie. Będzie jeszcze co najmniej jedna. Samus, go through the hatch on your right and head towards sector okay. One. Lyle went ahead to secure a route to a facility of interest. Okay. I'll leave you to survey sector one. Okay. Wow, słuchajcie, nie było cutscenki żadnej, żeby Samus mogła powiedzieć, co o tym myśli. No tak, i tak jak mówię, one były krótkie, rzadko się zdarzały. Ty jesteś Rong, kurwa, Ada Rong. Moja ulubiona pozycja z Resident Evil. Nie, no nie, Ada Rong. Nie mogę tego przeanalizować, drzwi są zamknięte, bo fuck you game. Korytarz, który tak idealnie się nadaje do speedboostera. Czy ja tu mogę? Czekajcie. Bo jednak... Nie mam autoryzacji, tak. Chciałbym tam skoczyć do... Czy mogę tam... O! Przecież ja jestem tam, dotykam tej ściany. W Super Metroidzie mógłbym sobie kickclaimować na spokojnie. Walljumpować. No nic. Nie mam autoryzacji na razie, żeby skoczyć tam. Więc nie wskoczę tam. Okej, idziemy do sektora. Pewnie trzeba. Pewnie będziemy tu przychodzić jeszcze nie raz, nie? Zastanawiam się, czy tu wyżej coś mamy do podniesienia. Na pewno podoba mi się to, że zostali strzydezowani przeciwnicy z poprzednich części. To na pewno na plus, że są znajome designy. Także mogę niby wrócić na samą górę. Ale miałem nadzieję, że będzie chociaż jakiś upgrade'ik do zgarnięcia za to. Ewidentnie nie ma nic. Uuu.
Ale próbować zawsze można. Cześć, Dzuk. A nie, jest coś jednak. Się nam... Detektor pokazuje na mapie, że coś jest do zgarnięcia chyba. Jest! No proszę. Warto było. Energy part. Aha, czyli po prostu to jest... takie bardziej zeldowe. Znajdź cztery kawałki MacGuffina, żeby zebrać upgrade. Cały. Czyli to jest część do energy tanka po prostu, okej. Okay. Okej, okay. Jak sami widzicie, jak się trochę człowiek przyzwyczai, to nawet mają prawo działać te... Opa, o, powerbomba. Nawet mają prawo działać te misaile czasami. Nie działają wcale źle, na dodatek. Całkiem sprawnie, okej, okay. To muszę przyznać, że trochę nie doceniłem. Warto jest korzystać z pocisków, warto, nie jest to aż takie... ciężkawe. No to jest taki Metroid w 3D, który łączy w sobie trochę elementy tych 2D i 3D. Także... I The Baby! Właśnie, już dawno nie było The Baby! Co się stało, Samus? Where's The Baby? Elevator music. The baby is no longer authorized. Chciałbym. Dobra. I w ogóle nawet nie można nic sequence breakować, bo nie ma motoryzacji na sequence breakowanie. Do, to jest tak głupie! Aaaa! Okej, okay, klasyka gatunku, jesteśmy w pokoju nawigacyjnym. Podobno w Dredzie mają być pokoje nawigacyjne, ale nie obowiązkowe. Zobaczymy, jak to rozwiążą. Mapa oczywiście klasycznie jest. Tu jest kolejny pokój nawigacyjny. Musimy znowu do niego przejść, więc co? Idę do łazienki, zaraz wraca. Idę do pokoju nawigacyjnego swojego. Ciekaw jestem, czy Samus jakby chciała iść się wylać, to też musiałaby się pytać Adama o autoryzację. Dobra, Biosphere, jesteśmy w biosferze. Brzmi podobnie do SRX, do sektora pierwszego No, jest zarośnięte, nie? Widać, że ta sfera jest bardzo bio. Ale fajnie sobie tańczy tam ta roślinka, która zjada Samusy. I ładujemy w to, żeby się nie spełnili przeciwnicy. No co? O Boże. Sfera GMO. Ciekawe, czy mogę na to wskoczyć. Nie wygląda.
Pewnie mógłbym na to wskoczyć i dać się zjeść. Au. O, naładuję sobie z powrotem misaile. Popatrzymy. Bardzo korytarzowy jest ten pokój. Trochę mi się to nie podoba. Są grupy LM. Coś spicy. Pierwszą z Fusion. Bricky, ja właśnie to powiedziałem, że trochę przypomina, co nie? Trochę przypomina. Liga Mistrzów, Luna, Liga Mistrzów. Normalny cel, okej. Okay. Sevik, posłuchaj, okej, okay, oho. Mów mi. Autoryzuj mi grupę B. Athletic Oliver Pool. O! Ale wydaje się być spicy całkiem. O, kameleon. Okej, okay, cool. Ale zniknął. Dobra. Coś we mnie pluje. O, bo on jest kolejny skameleonizowany. Chyba. Tak. Muszę go... Nie mówcie mi, że muszę go znaleźć tym namierzajką. Muszę, dobra. No ale mam go. It's fine. City... Oczywiście, że derby szejków muszą być. Lonely mommy, A, mogłem go stylowo wykończyć, ale stwierdziłem, że nie mam na to autoryzacji. No okej. Okay. Kolejne gniazdo mamy. Wyeliminowane. To jest... Zobaczcie, jakie kurcze to pomieszczenie wygląda na przestrzenne i usłyszcie mój ból dupy z powodu tego, że nie jest nam dane tego zwiedzać. To jest przecież taki, no w Prime chociażby można by było tyle fajnych ten rzeczy porobić, pochodzić tutaj po całej tej przestrzeni. Ech. Jak o tym myślę, to mi się robi przykro. Smutno mi się robi. O. Chciałbym zobaczyć, czy... Mogę jakieś upgrade'y pozbierać, ale mapa mi się odblokowuje tylko jak pokonam wszystkich przeciwników, więc muszę pochodzić. I pokasować nobasów. Coś jest na górze? Apparently. Żebym mógł się do tego dostać. To chyba muszę iść, nie? To jest kolejny pokój nawigacyjny. Nie chcę jeszcze tu iść. Chcę popatrzeć, czy nie ma tutaj czegoś do zebrania. No, ale wychodzi... A, tu są jeszcze przeciwnicy, dobra. A to nie wszyscy. Gdzie jest reszta przeciwników? Ja chcę moje itemy widzieć. Gdzie są? Czy są? To jest... też pokój nawigacyjny. Mimin! Czy fabuła mnie wkurzy? No Metroid to jest po prostu gra, w której... Jej dużym punktem gameplayowym jest szukanie znajdzie, więc to chyba naturalne, normalne. No nic tu nie znajdę, bo mapa stwierdziła, że ma focha na mnie. Okej, then. Fine. Zresztą i tak nie widzę, żeby to miało cokolwiek być, co? Nie tędy, nie tędy. Do pokoju nawigacyjnego sa... A nie, to tędy. Czy nie tędy? Tak, to tędy.
A, bo tu jest jeszcze gniazdo. Okej, teraz mamy. Szukanie znajdziek, dobra. I tak pewnie nic tu nie ma. Nie jest tu coś. O! Ale gdzie? Gdzie dokładnie? Apparently gdzieś po tym słupie trzeba. Mogę tam jakoś dostać po ludzku? Wydaje mi się, że będę musiał po prostu podnieść jakąś platformę, żeby się dostać wyżej, no. Tak to wygląda. Że na razie po prostu nie mam tam wstępu. Kejden. Chodźmy do pokoju nawigacyjnego. Nie mam za dużo więcej opcji. I mapa jest doczytana teraz. Drogę do kolejnego pokoju nawigacyjnego. Niesamowite. Op, to są przeciwnicy. Nie są jacyś bardzo silni, więc cokolwiek. Op! A, bo bomba, dobra, dobra, dobra. Stara, dobra sztuczka z Queen Metroid działa i tu. Będziemy zjeżdżać, tak! Ale super, szkoda, że sterowanie w Samus jest okropne, nie można w ogóle nią skręcać. Up. Dobra, sens mu wchodzi, tak jest, maszuje. Strzałkę dzięki temu mam odskoki od ataków, które są kilometr ode mnie. I od razu naładowano tą armatkę. Oho! Jest jakiś potężniejszy przeciwnik! Widzicie, tapowanie krzyżaka działa. Okej, to jest zabawne. Mogę na niego wskoczyć. Mogłem go fajnie wykończyć. Mogę go dalej fajnie wykończyć. Okej, cool. Jest kolejny. Czasami te wskakiwanie na przeciwników nie działa tak, jakbym chciał. Niesamowite. Są te skoki. Okej, dobra. Nie, to jest zupełnie inny przeciwnik. To, że się zmienia w kulkę, to nie znaczy, że to jest ten sam przeciwnik. Nie jest ten sam. Te drzwi są zamknięte i tu są jeszcze przeciwnicy, więc ich wyczyśćmy. Może będzie jakiś upgrade widoczny. Dziwna decyzja swoją drogą, że mapa jest dostępna dopiero po wytłuczeniu całego tutaj barachła, które się wala pod nogami. Co drogo, zauważcie, że przeciwnicy nie zrzucają apteczek. Amunicji, no to... Zrozumiem, jestem w stanie zrozumieć, no bo nie ma potrzeby, biorąc pod uwagę, że... Samus sobie ją sama odnawia, ale... Z energią? Trochę ciężko. No mówię, można ją dalej trochę poodnawiać. To jest missile tank. Na górze. Jak my go podniesiemy teraz?
Co my z nim zrobimy? Okej, dobra, to jest po prostu otwarty włas. Nic skomplikowanego jakoś bardzo. Przy okazji przechodzimy dalej. O! To ciekawe. Super missile, dobra. To nie przejdę już tutaj, chyba że dostanę autoryzację od Adama. Da. Bardzo ciekawy fetysz masz tu, bardzo ciekawy. To po prostu energia czwartkowa jest. Breeding room, pokój rozrodczy. Samus przyszła na... Well, cóż, Adam? Nie wiem, jaki miałeś plan, że nas tu zaciągnąłeś, ale nie brzmi jak coś, czemu bym ufał. O, martwy naukowiec. Jakby czymś spalony został. Dobra. Wiem, Samus. Widzę, mam oczy. A fajne jest to, że widać jakby Samus za tym wizorem. Akurat to mi się podoba. Dobra, czy to jest ten moment, gdzie ja szukam zielonej plamy krwi na zielonym podłożu, czy... Nie, dobra. To chyba jeszcze nie to. Czyżby? Lab worker, okej, cool. Coś na górze. Chyba, że tu niczego nie szukam, tylko po prostu muszę wyjść i robię z siebie debila, nie no? Też jest opcja. No, mogę stąd wyjść? O-o! Okej, okay, dobra, zamknięte. Fine, 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 fine. Znaczy, że musiałem tu wyjść, okej. Okay. Tędy sobie nie przejdę, bo... Trenę ja mam teraz przejść w sumie. To jest przeciwnik. A, tędy mam wejść, dobra, okej. Okay. Tu jest szyb wentylacyjny. Nie mam dostępu do Super Missile, niestety. I teraz te drzwi powinny mi się otworzyć, chociaż coś na mnie patrzy, coś na mnie spogląda. Okej. Okay. Jakie słodkie! Uwu! Zwierzak se żyje po prostu. Bę! Boi się. Samus, proceed through the hatch I just unlocked. Your next destination is a little further ahead. Okej. Dzięki, Adam, że wcześniej na mnie otworzyłeś tego włazu. O! Adam tak patrzy na to, co Samus robi, ma takie VTF. Ten stworzenie jest takie... Widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Break.
Dobra, idziemy dalej. Mamy kolejne gniazdo do załatwienia. Kurczę, może i gameplay jest okej. Ale tak sobie myślę, że... Metroid bez tego swojego zbieractwa, bez takiego poszukiwania, bez... Taki, z taką korytarzową budową jest strasznie nudny. No kurwa, nie zniszczy tego. Chociaż nie, bo to przenika przez teksturę tego, przez teksturę drzewa, niesamowite. Okej. Mało to na razie eksploracji jest, nie mamy jakby żadnych znajdziek po drodze w sumie. Jeżeli już mamy, to one są i tak po drodze w sumie, jak ten missile tank. Tak lepiej niż Axiom 2. Hej, Axiom 2 akurat co jak co, ale ma... dużo... zbieractwa i wszystkiego. Coś jest podobno. Ale gdzie? Tam jest, widzę. Tylko jakieś tam mam dostać. Tam się muszę dostać jakoś. Będę szkalował Axioma do... Ja zaczynam łagodniej trochę podchodzić do tego. Co? Czemu to jest niewidzialna ściana? Jak mam się tam dostać? Jak ja się mogę dostać do tej rakiety? No ona jest tam, jest literalnie tam. Ja ją widzę. Ale no nie mogę się do niej dostać, zobaczcie, ona tam jest. To wygląda jakbym ja miał tam przejść w ogóle z jakiejś innej strony chyba. No cóż. No bo to jest chyba w ogóle... trochę... O, tutaj. Tutaj, tędy sobie mogę przejść chyba gdzieś. No. Tylko nie do rakiet. Po prostu przychodzę na wyższy poziom. Tego całego szajsiwa. Czy mogę wejść z tym w interakcję? Proszę. No teraz mogę, jak to... No przecież stoję w pobliżu jebanego terminala! Ha? O chuj ho! Dobra, idę stąd. Nie mam autoryzacji, żeby obsługiwać terminala. Ja zrobię streamy z Axioma 2 kiedyś tam i wtedy sobie pogadamy, czy co tam trybi, a co tam nie trybi. Nie no, ewidentnie muszę wejść w interakcję z terminalem. O co chodzi? Aha, pod złym kątem. Pod złym kątem stałem, okej, fine, G. Czy teraz mogę się dostać do moich rakiet? Czy też nie? Mogę, teraz już, o, to jest dostępne. Okej. Znaczy, na pewno Shinji szkaluje to, że kombat się, wybór broni z się. Jeżeli chodzi o Axioma 2, to mi się wydaje, że są trafne complainty jego. Ja tu pewnie charge mi się przyda po prostu. Jap. Myjnia. Wyczyszczone. Idziemy dalej. Super. Ale to jest taka otwarta przestrzeń, ale by się tutaj znajdzie wsadziło, co? Co nie? Na razie nic nie widzę do... Pewnie muszę znaleźć kolejny taki terminal śmieszny. I go aktywować. Żeby zdjąć iluzję. A nie, tędy można po prostu iść. Jop, to wygląda rozsądnie.
Mam jump bola. Jesus. Zapominam o tym. Cóż to? Mogę to przeskanować? On pewnie na nas wyskoczy zaraz. Albo nie? Na razie. To możemy deaktywować, tylko pozwólcie, że stanę pod kątem dobrym. Jap! Dziadostwo staje, wygląda trochę jak jakaś niedorozwinięta forma ewolucyjna Metroida. A z tym się zgodzę w sumie, z tym co Shinji pisze, z tym ja się absolutnie zgadzam. Podejmiemy walkę dystansową. Podejmiemy walkę dystansową. Easy. Tu gdzieś jest znajdźka, a? Wydaje mi się, że skoro był taki skaner, to oznaczałoby to, że gdzieś tu coś można zebrać. IDK. Zejdę na dół, sprawdzę jeszcze trochę. Okej, tu jest coś podobno. Ale to na dolnym poziomie? Chyba tak. Czy nie? I don't fucking know! W sumie, jak mam być szczery, to teraz bym wolał chyba grać w Axioma 2 niż w ODRM. Pewnie na górze będzie ta znajdźka, no tak, okej. Okay. Chociaż jej nie widzę, więc nie wiem w sumie. Dziwne. Męczyć mnie będzie teraz ten upgrade. A! Czej. Na górze podobno coś jest. Czy to jest to, co myślę, że jest? Nie, co to jest? Nie podoba się dla mnie to, że nie mogę tam wejść. Będę jeszcze raz na dół, bo może to na dole jest coś. Z tej mapy tego nie widzę. Ta mapa jest bezużyteczna. Ha. Go figure. Albo to są po prostu takie te zaczepy dla grapple beama i grapple beam dopiero mi pomoże tam wejść. I don't know. Trudno powiedzieć. Chciałbym wierzyć, że to jest coś, co mogę podnieść teraz, no. No nie wygląda. Nie wiem, co mam tu robić, nie? No nic, to trudno. Nic tu nie zrobię teraz. Po prostu muszę się z tym pogodzić. Okej, to jest upgrade. To sobie akurat podniesiemy, to nie jest trudne. 15 pocisków.
Teraz je wykorzystamy. Au. Albo i nie. Nie ma tragedii. Zaraz będzie navigation room, więc sobie powinniśmy odzyskać hapeki w nim. Wow, what the fuck? Nie! Nie chcę umierać przed navigation roomem! Dziękuję. Jezus Maria, było blisko. I dokąd teraz mamy iść, panie Adamie? Tu, do kolejnego navigation rooma, oczywiście. Tutaj chyba nawet musimy skręcić, bo nie mamy innej drogi. Słyszę jakieś dźwięki, odgłosy. Wow! To będzie przeciwnik? Co to jest? Ciekawe. Ja tą Castlevania Requiem na PS4 to nawet mam. A, o! O, tu coś jest. Oj, a, mogę to otworzyć, dobra. Czyli się opłaca. Axel Charge. Charge Faster, bardzo przydatne w sumie, biorąc pod uwagę, że Charge nie jest jakiś bardzo szybki, więc Axel Charge jak najbardziej przyjmuje. Czyli samus poniekąd ma autoryzację na korzystanie z łazienki. Dobrze wiedzieć. Ops. A się opłaca? No, rondo jest całkiem w porządku, mimo... Trochę trudny, no ale to jest Castlevania, to trochę jakby wynika z tytułu. Comes with the territory, jak to mówią Anglosasi. Wykonywać dokładne te wall jumpy pseudo. O-o. Dobra. Dobra. Anglosasin. Tak chcę to zrobić, dobra. Fajnie jest taki mały boost z tego, z tych odrzutowych wydechów Samus. To coś jest. To jest upgrade, znalazłem upgrade, jej. Kolejny missile tank, nice. Chociaż przydałby mi się energy tanki bardziej, biorąc pod uwagę, jak tutaj działają, bądź też nie. Missile tanki, w sensie missile, że można je regenerować. Aczkolwiek wiadomo, to jest więcej missili naraz, bez konieczności przeładowywania. Ma to też swoje plusy, nie powiem, że nie. To chyba super missile. Dużo drzwi wymagających aktywacji superów, niestety. My tych superów po prostu nie mamy na razie. Zobaczcie, tu jest E-Tank. Ech, Energy Part, sorry. Jak ja mam się do niego dostać do... Po co ja tu jestem w ogóle? A! Widzę. O, niech zgadnę, pewnie zaraz dotrzemy prosto do tego.
prosto do tego parta, nie? O, przeciwnik. To jest 2D Metroid. Klasyczny. Metroid Bread. Grapple Beam, dobra. Czyli dobrze mówiłem, że to jest grapple. Okej, okay, czyli tu wrócimy później. Stary, dobry, klasyczny 2D Metroid. I mniej więcej zobaczymy, jak on będzie działał gameplayowo, bo będziemy ogrywali Samus Returns po Other M-ie. Samus Returns jest remake'iem dwójki oficjalnym i jest robiony przez to samo studio, które robi Dreda. Teraz. Metroid Break! Widzisz mnie? Kurwa, Emi podchodzi do Samus i jest jak... Widzisz mnie? Kurwa, widzisz mnie? Nic tu nie ma za bardzo. Na przykład zgarnęliśmy kolejnego missile tanka, czyli Prison Break. Czyli trochę tych znajdziek się jednak pojawia. Prosto na naszej drodze, co prawda, ale są. Wo. Włącz! Ciekawy flex. Wyeliminujmy roślinki. Op. Co to jest? Roślinka, no, da. To wydawała mi się jakaś potężna. Dobra gra, dobry system? Okej, okay, fajnie. Pewnie by mnie zainteresowało, gdybym się interesował One Piece'em w jakikolwiek sposób. Strasznie naokoło idziemy w ogóle do tego pokoju nawigacyjnego. Nie żeby mi się to nie podobało, bo lubię jak zbaczamy z utartej ścieżki. Czy tam coś było? Tak, zaraz przed tą przypaścią takie stop. Stop to stop. Ha. Co tu jest? O co tu chodzi? Czy to powerbomb? Jebać. Podziemny pokój kontrolny, okej. Okay. Tu są powerbomby chyba. To nawet jest w ogóle nic. Iść. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Chyba było celowo zrobione, żeby tutaj prosty ten było przewidywane pewnie, że ktoś to zrobi tego skana. Tutaj mamy miejsce, z którego przyszliśmy, okej. Okay. To jest tylko dekoracja, myślałem, że to, że się jeden z tych wyróżnia, to coś znaczy. Jesteśmy w pokoju nawigacyjnym, trochę innym niż ten, do którego idziemy, ale it's fine. Mamy energię odnowioną. O! Okej, zaraz będziemy mieli autoryzację, coś czuję. Chciałbym. Albo nie, a Boże, myślałem, że będziemy mieli autoryzację, to po prostu gimmickowy przeciwnik, ech. Otwórz japę! No plus!
otwieraj apę, jak nie zrobię mu tego dodża. Co to? Oho. Diffusion Beam. Charge Beam rozpadnie się po uderzeniu, czyli taki spread gun po trafieniu Charge Beamem. Fajne. I co? I nie musimy tego autoryzować u... Samus! Dziko! Ulala! Autoryzować tego nie musimy. O, jak to upraszcza walki z taką zgrają chmarą przeciwników. Niesamowite. Nie musimy tego autoryzować. Wytyfi. I już więcej sensu by było, gdyby ten upgrade musiał być autoryzowany, bo jest nowy. Nie wiadomo, co robi. Więc można by go chwilę odłożyć, poczekać. Nie miałoby to sensu, ale byłby i tak większy niż to Adams. Adam is shaking and crying right now. Okay, odblokowaliśmy drogę do pokoju nawigacyjnego. Czyli chyba teraz wracamy całą drogę zwyczajnie, żeby przejść dalej. Tak mi się zdaje. No przynajmniej fajnie, że gra nam daje jakiś upgrade. Sama z siebie mogę poczuć, że coś zdobyłem. O, wąż! Wąż 2. Chyba będzie boss fight z mini. Yep. Puść mnie. Dzięki Mołdo. Dużo się dzieje, dużo. Dodżujemy po prostu. Okej. Dodżik pomaga. Nice. Akurat te takie... Te takie dodatki do samej walki są przyjemne, bo dynamiczne to jest, fajnie się ogląda. Nie mam nic przeciwko temu. O, teraz jest dostępny ten. Oczywiście, że dopiero po spełnieniu jakiegoś tam fabularnego wymagania. Yeet. Boże, jakie turbo. Wyskakujemy z powrotem w tej strefie. Cool. Te misaile są tu bardzo użyteczne. Po prostu korzystanie z nich jest trochę wolniejsze niż by się chciało. Ok, wracamy do pokoju nawigacyjnego, przez który sobie odlokowaliśmy przejście przez chwilę. Speedo Sound Sonic. Przychodzę, nie mam czasu na walkę z frajerami. Ne, naura. No tak, tak myślałem, że to jest One Punch Man reference. Jakimś cudem mój promień przeniknął przez przeciwników. Cool. Okay, tu jest gdzieś znajdźka. Gimme, ja cię chwycę. No nie dostanę, bo super missile. God fucking damn it, dude.
widzisz mnie? A, tu jest miejsce dla Morphbola. Żeby przejść dalej. Pipipipim. To musimy tym razem aktywować z jakiegoś powodu, żeby przejść dalej. Nie rozumiem. Tu była ściana. Okej, tu jest ściana. Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Czemu ja to miałem aktywować? Czy ktoś mi może to wyjaśnić? Czy ja to miałem w ogóle aktywować? Ja nie, pani Maju. Nie wiem, co robić, gdzie mam przejść. Czemu ja to muszę aktywować w ogóle? To nie przejdę oczywiście, bo tu jest ściana, da. Nie rozumiem. No? Nie wiem, po co jest ten pokój. Jak... Tyle przecież łaziłem, żeby go odblokować. O co chodzi? Czy on jest tylko po to, żebym miał super misaila tam? No. Okej, spróbujmy zrobić rozsądną rzecz i przejść do tego pokoju nawigacyjnego, który nam wskazują tak, jak Pan Bóg przykazał. Bo ja nie wiem, po co ta cała sekwencja była, jeżeli ja i tak nie mogę. I zobaczcie, nie mogę stąd wyjść! Aha, okej, okay, dobra, ja chyba wiem, co muszę zrobić. Ja po prostu wracałem tę całą drogę nie po to, żebym tu wrócił, tylko po to, żebym właśnie szedł do tego pokoju nawigacyjnego, do którego muszę chyba iść. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. Trochę się, dobra, trochę się pojebałem. Gra mnie trochę wprowadziła w błąd. Boże, nie chcę przechodzić przez ten nudny włas znowu. No ale dobra. Jak trzeba, to trzeba. Sam trochę jestem sobie winny, bo powinienem był po prostu szukać najprostszej, najkrótszej drogi do celu. No dobra, zaraz wrócimy. No masakra jest z tym moderemem na razie. Oh. Ja pamiętałem, że on jest zły, ale żeby był taki słaby. W sensie, no rozgrywka, walka jest okej, okay, ale... Nawet tej eksploracji jest tyle, co kot napłakał. No tragedia. Znaczy, pójdziemy z powrotem tu, nie? Tędy. Nie tędy, tfu. Czy w tej grze można shine... Nie pamiętam. Dowiemy się, jak dostaniemy speedboostera, a raczej na pewno dostaniemy speedboostera. Znaczy, nie, kurczę, nie... Ja nie mogę tędy wró... Ja nie mogę tędy wrócić w ogóle! Ha!
Well, fuck me, I guess. Nie wiem, co mam robić dalej. Nie mam autoryzacji, tak. Nie mam autoryzacji na grę, granie w grę. I guess. No nie wiem, o co chodzi, nie rozumiem. A nie, to po prostu mi się ładowało się, okej. Okay. Fine. G. Ja coś głupiego pomijam w tamtym pomieszczeniu, na pewno coś jest bardzo głupiego i oczywistego, co ja pomijam, po prostu przekombinowuję. Ja no ale musimy przejść dalej, jest tyle głupich momentów w tej grze, ja muszę je wam pokazać. Musicie zobaczyć, jakie to jest gówno najgorsze. By the way, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, ale japońskie tłumaczenie tej gry jest podobno nieco lepsze i podobno angielskie jest bardzo słabe, po prostu jest bardzo słabe. Widzisz głupie momenty? Widzę je. Czy ja wchodzę, powiedzmy, do tego pokoju? Nie. Ja go teraz zagaszę, nie? Znaczy japońskie, tfu, japońska wersja, sorry, Boże, no. Japońska wersja, japoński oryginał jest lepszy. No i co ja mam zrobić w tym pokoju? O chuj chodzi! Nie rozumiem! Nie voice acting, script, tłumaczenie, no po prostu angielskie tłumaczenie było niezgodne z... Są rozbieżności duże, przez to, że angielskie tłumaczenie jest chujowe, o, to chciałem powiedzieć. Co mam robić? Jebla, zaraz dostanę, no. To jest niemożliwe. Jakiegoś triggera nie aktywowałem or something? Chrono triggera? Wygoglam sobie, czekajcie. IGN, pomóż mi. Excel Charge, to wiem, to byłem. Shaft Elevator, no. Drony, fajnie. To jest jakiś boss fight? A, Boże, bo to te robale. Czyli muszę jeszcze dalej szukać. Sorry, ale nie wiem, co robić. Aha, czekajcie.
chyba już wiem. Wiesz co, nie, ale można się softlockować w innym miejscu, ja powiem o co chodzi. O! Tu jest miejsce. No. Oczywiste. Okej. Najważniejsze, że idziemy do przodu. Mimo, że IGN Bank Śląski musiał pomagać. Ale cóż, czasami bywa i tak. Wow. Nie. A, bo to jest w ogóle... Co tu jest? Biological Experiment Floor. Duże miejsce. Fajnie by było jakieś znajdźki znaleźć tutaj, you know? Odnowię sobie misaila. Odbiły mi się te pociski. A, zjeżdżam. Nie mogę tego zniszczyć? Mogę, tylko misaili do tego potrzebuję. Fair enough. Brakuje mi trochę apteczek, jednak mimo wszystko. O! Za szybko pędzę, speedrun. Wow! Spadek w pobliżu. Okej. Co jest moim punktem zaczepienia, ha? Samus? A, robaczki pełzają. Gdzie jest mój punkt zaczepienia, Samus? Kurwa, Samus, gdzie ja mam się zaczepić? O co? Co mam zahaczyć? Nie mogę strzelać teraz. Nie mogę strzelać. To jest... Jestem zablokowany, żeby coś konkretnego, żeby coś wskazać, zeskanować. Ale nie wiem co. Najprędzej bym powiedział, że te kwiatki, ale nie jestem na nie jakby. Albo kwiatki, albo te robaczki jebane, tylko też nie. A... Dobra, nieważne, gra stwierdziła, że jednak tak. Ciekawe. Ciekawe. Aha. Trochę się przeciwników narobiło. Trochę tego jest. Proszę mi nie zabierać HP-ków. Dziękuję. Wow, ale to było. Slick. Za dużo filozofii do tej walki nie ma. Sens mówi do przodu. Oho.
Okej, jedno poszło. Tak pewnie trzeba będzie wszystkie wyeliminować. No mamy dwa z głowy. Ale dodżyk. Czemu są trzy? Były dwa ostatnio, nie rozumiem. Trzeba ostrożnie. Czy mogę się namierzyć na to głównie? Nie, nie mogę, okej, okay, thanks. Fine. Okej. Okay. Dobra. Porobione. Chyba, że coś jeszcze stamtąd wylezie. Aha. Jest królowa chyba. Ja w to gówno pewnie muszę wycelować, ale nie mogę. Obviously. Naura. Please die. Dziękuję. Dobrze, że sens mów istnieje, bo inaczej z moimi HP-kami nie byłoby aż tak pięknie. Naura. Porobione. O, to jest ten. Nasz kolega. Ale smaczne, pyszne. Watching this disgusting beast, I felt as though it was feeding off my power as well. Jakie disgusting beast, słodkie jest. Sżre koperek. Could this creature have been the source? Adam musi mieć teraz takie kurwa samus. Przestań mieć fiksację na temat małych stworzeń. Okej, centrum egzaminacyjne. Może jakieś autoryzacje, ty chuju. Nienawidzę cię, Adam, nienawidzę. Daj mi jakieś itemy. A, co za człowiek. Dobra. Jest energy part, nie energy tank, tylko part. A czemu to... A? Czemu nie mogę się tego pozbyć? Ja muszę wejść, żeby tego parta zdobyć, to jest... To mnie interesuje. Pewnie missile. Nie! Wejdę na razie do pokoju nawigacyjnego, sobie zapiszę. Zaraz się cofniemy. Po tego parta. Cofniemy się po parta, zbierzemy go i kończymy na dzisiaj. Myślę, że wystarczy wrażeń. Jak na razie. Znaczy, że ten... O, tutaj jest. Tutaj zaraz sobie zgarniemy tego parta. Nic trudnego. No, ja nie autoryzuję dalszego przejścia dzisiaj. Kaden, to by było na tyle. Powiem tak, ciężko jest. Dużo ciężej niż się spodziewałem, że będzie. Jednak myślałem, że w to się grało trochę przyjemniej. No niestety, walka widowiskowa jest ale trochę nudna, bo wszystko się opiera na sense move. Jak się włącza rakiety, to jest okej, bo jest trochę bardziej dynamicznie. Bardziej więcej jest napięcia, bo trzeba tym gównem wycelować. Eksploracja jest praktycznie nieistniejąca. Chodzimy korytarzami. O fabule...
Wiesz co, może się nie wypowiadajmy, jaka fabuła, o co chodzi. Myślałem, że chociaż ten gameplay był lepszy, ale nie wygląda to... No same założenia są okej, okay, ale trochę więcej swobody w eksploracji, please. Mniej korytarzy, więcej otwartych przestrzeni, please. The baby. Trzymaj się ciepło. Może w niedzielę się w końcu zobaczymy. Bo raczej nic nie planuję, ale nic nie gwarantuję, bo... Dobra. Naura. Cześć.